Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za przybycie. To jest... Mamy nadzieję, że dzisiejsza rozmowa będzie z Państwa udziałem i będzie żywiołowa. Bardzo serdecznie dziękuję Ann Snitow, która przyjechała do nas z Nowego Jorku. Ann Snitow nie muszę przedstawiać, ale sprawia mi to tak ogromną przyjemność, że chętnie to zrobię. Można powiedzieć, że jest matką i amerykańskiego, i polskiego feminizmu. Wykłada w New School for Social Research w Nowym Jorku, ale co do kwestii matkowania polskiemu feminizmowi, jej Network of East-West Women założony w latach 90. właściwie ufundował podstawy w dużej mierze teoretyczne, ale też instytucjonalne dla rozwoju ruchu feministycznego w Polsce. Właściwie wydaje się, że Ann Snitow jest dużo bardziej kompetentną ekspertką w kwestii relacji Polska, tematyka gender, gender studies i feminizm niż ktokolwiek inny. Dziękujemy Ci, Ann, za przyjęcie tego zaproszenia i za przybycie. Jest z nami Maria Anna Potocka, dyrektorka Mocak Forum. Dyrektor Mocak Forum, masz ogromne podziękowania za również przyjęcie zaproszenia, ponieważ mnie bardzo zależało, żeby Masza była obecna przy tej rozmowie, żeby w niej uczestniczyła i zgodziła się na moją specjalną prośbę. Piotr Krasnowolski, tak zwany Krasnal, czyli nasz tłumacz. Piotrze, dzięki za pomoc. Spotykamy się przy okazji wystawy Gender w sztuce, ale chyba należałoby zacząć od bardzo krótkiego wprowadzenia dotyczącego niebywałej kariery, jaką kategoria gender i słowo gender zrobiło w minionych latach w polskiej sferze publicznej. Przed rokiem 2013 było to słowo zarezerwowane, kategoria i słowo zarezerwowane dla środowisk naukowych, dla środowisk kojarzonych z nową humanistyką. Mniej więcej w połowie 2013 roku część hierarchów polskiego kościoła, w tym arcybiskup Pieronek, zaczęła przy okazji różnych spotkań publicznych, występów publicznych podnosić temat szkodliwości tak zwanej ideologii gender. W roku 2013 słowo gender było najczęściej statystycznie wymienianym słowem w Polsce w sferze publicznej. Zaraz po nim były słowa podsłuch i Euromajdan. Od tamtej pory, jakby to powiedzieć, sprawy poszły lawinowo. Powstała komisja sejmowa do spraw przeciwdziałania ideologii gender. I to coś, co było nazywane przez konserwatystów w Polsce ideologią gender, stało się, jakby to powiedzieć, głównym negatywnym bohaterem przemian natury społecznej, społeczno-politycznej w Polsce. Gender, czy też ideologia gender, stała się odpowiedzialna za rozpad rodziny, za koniec męskości, za aborcję, in vitro i inne zjawiska społeczne. I chciałbym zacząć od pierwszego pytania, które będę adresował do Maszy Potockiej i do Ann Snitow. Co waszym zdaniem jest tak niebezpiecznego czy ryzykownego w kategorii gender, w nauce, jaką są studia genderowe? Co to jest? Jak to się stało, że właśnie ta kategoria i właśnie ta sfera działalności naukowo-społecznej wyszła naprzód, stała się wrogiem publicznym numer jeden w Polsce? Masza Potocka. Odpowiedź jest dość skomplikowana, bo oczywiście jeżeli będziemy patrzeć z punktu widzenia tych grup społecznych, które, że tak powiem, podgrzały ten termin i zrobiły z niego jakiś rodzaj czegoś demonicznego, jakiejś siły, która działa przeciwko, to tutaj mechanizmy są proste i one są dosyć zrozumiałe, ponieważ przez wieki środowiska religijne zawiadywały, że tak powiem, zachowaniem genderowym ludzi. I tutaj były bardzo prosto wyznaczone i mocno kontrolowane role płci, które wywodziły się z pewnych opowieści biblijnych, które wywodziły się przede wszystkim z pewnej takiej megalomanii męskości i jakiegoś takiego upokorzania możliwości kobiecych, jeżeli chodzi o intelekt, możliwość działania, decyzyjność i tak dalej. I w tym momencie, kiedy gender stało się mechanizmem intelektualizowania pewnych przemian społecznych, czyli jak gdyby wprowadzania argumentów za tym, dlaczego pewne przemiany są konieczne, dlaczego one już zaszły, co one będą powodowały i jakie są wokół tego konsekwencje. W tym momencie środowiska religijne poczuły, że tracą teren ogromnej dominacji, że tracą teren, który doskonale służył do zawiadywania społecznością. Także tutaj te reakcje są zrozumiałe. Poza tym Kościół w historii wiele razy dowiódł tego, że pewne sytuacje, czy to naukowe, czy przemiany społeczne, wiążą się z bardzo długim, jak gdyby takim opornym przełamywaniem niechęci środowisk religijnych i zawsze to się kończyło jednak pewnym jak gdyby sukcesem. Tak się stało z Kopernikiem, tak się stało z Newtonem, tak się stało nawet z ewolucją, która można powiedzieć w porównaniu z Kopernikiem jest znacznie dla religii groźniejsza. I to jest jak gdyby pierwsza część. Druga część wiąże się z tym, że gender zostało wypuszczone na wolność. W momencie, kiedy, bo jesteśmy w tej chwili w okresie już gender pozreligijnego. Religia jeszcze walczy na boku, ale to, co się dzieje między nami, to, co się dzieje w obszarze społecznym, jest już na wolności. To nie jest religijne. I w tym momencie pojawia się mnóstwo różnych problemów społecznych. Mianowicie okazuje się, że płeć to nie jest coś takiego prostego, jak tylko kobieta i mężczyzna. Że płeć to jest również, że gender to jest coś, co jest pewnego rodzaju przetworzeniem płci w naszych umysłach, w naszych postawach, w naszych nastawieniach, w naszych preferencjach. I tutaj oczywiście sytuacja zderza się z czymś zupełnie innym, mianowicie z pewnego rodzaju uprzedzeniami, z pewnego rodzaju jak gdyby takim absurdalnym wyobrażeniem, co jest naturą, a co nią nie jest. I tutaj już mamy opór, że tak powiem, świecki. On jest znacznie trudniejszy. Ten opór religijny jest głośny, gorący, ale prosty. Tutaj się prosto rozmawia, tam są proste argumenty. Natomiast tutaj to, co się dzieje na terenie pewnych uprzedzeń mniej czy bardziej tłumionych, takich, że tak powiem, skokietowanych przez pozorną tolerancję i tutaj jest to groźniejsze. I to, co jest tym najważniejszym ruchem gender, jest związane właśnie z tą perswazją przeciwko pewnym uprzedzeniom społecznym. I pick up one of Masha's extraordinary phrases. She's written an extraordinary introduction to the exhibition, which will be in the catalog and available in a week or two. And what she said just now was the megalomania of masculinity. Very euphonious, very persuasive, very powerful image. Maybe I should move from these abstract questions to something a little bit deflationary. I go around and people keep asking me, how can you want an ideology? How can you ascribe to an ideology? Feminism is not an ideology. How can I persuade you of that? Feminists don't agree about hardly anything. There is no through line. There is no agreement. There is no grand plan. There is no single imagined outcome. There is not a single aesthetic. No. This is, in one way, very inconvenient for feminism, because how do we build a movement with such different interests and commitments and situations and contexts? On the other hand, it's also a great strength. One reason that feminism remains a mass movement and is to be found now in every country in the world is because different parts of it address different aspects of, oh, I'm sorry, I should be stopping. All right, different aspects of our experience. Feminism hits you where you live at this point, or at this point, or at this point. I apologize to the translator. I'll be much briefer in the next segment. Chciałem zacząć od tego, że wypisałem sobie całkiem sporą ilość zwrotów i kilka z nich pochodzi od Maszy. Jeden mi się bardzo podoba a propos tego, co Masza mówi. Część z tego znajdziecie Państwo na pewno we wprowadzeniu do tej wystawy, która zostanie opublikowana już za jakiś tydzień czy dwa w katalogu. Natomiast megalomania męskości spodobała mi się i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo aliteratywna, a przez to ładna. Z drugiej, że jest bardzo silnie perswazyjna, a poza tym tworzy potężny obraz. Ale ja pozwolę sobie od tego typu kwestii abstrakcyjnych odejść, dokonać pewnej deflacji tego nastroju, który tutaj mamy i troszkę skupić się wokół samego ego. Ludzie często pytają mnie, jak to jest możliwe, że ty się angażujesz w ideologię, jak to jest, że chcesz w ogóle w czymś takim być. Drodzy Państwo, feminizm nie jest żadną ideologią. Feminizm nie zgadza się wewnętrznie z wieloma rzeczami. Nie ma jakiejś jednej wspólnej linii, nie ma jednej ugody, nie ma jakiegoś wspólnego wyniku, na który byśmy się mieli w ramach tego zgadzać. I nie ma czegoś takiego jednego, co by nas tutaj łączyło. Natomiast to, co jest, i z jednej strony jest to bardzo dla feminizmu nie na rękę, dlatego że jak tutaj budować ruch, jeżeli nie ma czegoś, co byłoby wspólnym kontekstem, wspólnym interesem, czy chociaż wspólną sprawą, której chcielibyśmy się poświęcić. Natomiast też z drugiej strony są plusy. Taką na przykład zaletą jest to, że właśnie dzięki temu feminizm już powstał w każdym kraju, ponieważ jest tutaj tak wiele różnych pól, którymi się zajmujemy, że każdy kraj, każda grupa znajdzie sobie pewien aspekt naszego doświadczenia, który można sobie po prostu stąd wziąć. W każdym miejscu, w którym ktoś żyje, jakiś taki właśnie aspekt ciekawy się znajdzie. Brawo, brawo. As you can imagine, I've been interviewed many times and questioned about this ideology. Można sobie oczywiście wyobrazić, że bardzo często pytano mnie o tę ideologię i też kwestionowano pewne rzeczy z nią związane. And often the questions seem to indicate that feminism has come to control everyone and push people around, a kind of totalitarianism. I bardzo często implikowano, że feminizm pojawił się po to, żeby ludzi kontrolować i by ich po prostu przesuwać na przydzielone im miejsca. Taki sobie od totalitaryzm. Why are you telling us to be lesbians? Dlaczego tłumaczycie nam, żebyśmy były lesbijkami? Why are you telling us we should get divorced? Czemu mówicie nam, żebyśmy się rozwiedli? Why do you hate men so much? This is really dangerous, what you're saying. Dlaczego tak bardzo nie znosicie mężczyzn? To, co mówicie, naprawdę jest niebezpieczne. Again and again, the atmosphere of these questions is that feminism is a hostile, controlling, totalitarian force that's coming to eat your mama. I za każdym razem wychodzi z tego, że feminizm jest siłą wrogą, starającą się kontrolować totalitaryzmem, który przyszedł tutaj, żeby zjeść twoją ukochaną mamusię. I think this is a common reversal, really, because coercion is still comes mainly, as in Masha's wonderful term, from megalomania and masculinity and all kinds of constraints that are placed on women. Ale sytuacja zwykle wygląda odwrotnie, przynajmniej często wygląda odwrotnie, ponieważ te wszystkie kontrole i ograniczenia pochodzą z tego, co Masza pięknie nazwała megalomanią męskości, czyli kontrolą i narzucaniem ograniczeń kobietom. For heaven's sakes, you can't even get an abortion legally in this country. Na niebiosa, w tym kraju nie można nawet legalnie przeprowadzić aborcji. So where does coercion lie? Wobec tego, gdzie leży to zachęcanie czy zmuszanie? And this brings me to Igor's very important question. I tutaj przechodzę do bardzo ważnego pytania, które zadał Igor. What is the fear that people have about what they're calling gender ideology? Co jest tym strachem, który ludzie czują przed tym, co nazywają ideologią gender? It's the vision of a narrow, angry, controlling, vicious woman who's not going to allow you to be free. To wizja bardzo zawężającej wszystko, wściekłej, kontrolującej, złej kobiety, która nie pozwoli ci być wolnym. She's going to destroy the family. Zniszczy rodzinę. And in destroying the family, she's going to weaken the nation. Niszcząc rodzinę, osłabi naród. And this fantasy is very productive. Tego typu fantazja ma bardzo dużą moc twórczą. It expresses an anxiety about women's freedom that is very deep and very common. Wyraża bardzo głęboką i powszechną obawę przed wolnością kobiety. My favorite example of this is of a young Estonian man in one of my courses here in Krakow years ago. Moja ulubiona historia, która tego dotyczy, dotyczy też młodego Estończyka, studenta, którego miałam wiele lat temu tutaj w Krakowie na jednym z kursów. He said, Professor Snitow, if you win, there'll be no more cakes and tea. Powiedział tak, pani profesor Snitow, jeżeli pani wygra, nie będzie już ciasteczek i herbatki. I took this very seriously. Funny as I find it and you find it. Oczywiście jest to dla mnie zabawne i dla państwa zabawne, ale podeszłam do tego bardzo poważnie. The image of an empowered, free woman. Obraz kobiety, która ma swoją moc sprawczą i jest wolna. Was an image of someone who will never take care of us again. To obraz kogoś, kto nami się już więcej ani raz nie zaopiekuje. Women won't have children unless we force them to have children. Kobiety nie będą miały dzieci, no chyba że zmusimy je do tego, żeby miały dzieci. They won't cook or make tea and cake if we don't force them to do that. Nie będą gotować, ani też nie będą robić nam ciasteczek i herbatek, jeżeli nie zmusimy je do tego, żeby to nam robiły. If they have money, they won't stay with us. Jeżeli będą mieć pieniądze, nie będą się nas trzymać, nie zostaną z nami. A free woman is a woman who can't be predicted and won't take care of us. Kobieta, która jest wolna, to kobieta nieprzewidywalna i kobieta, która nami się nie zaopiekuje. In Poland particularly, I think the Matka Polka who glues society together Zwłaszcza w Polsce występuje ta matka Polka, która jest tym cementem trzymającym razem do kupy całe społeczeństwo. It's deeply felt. You know, it's romantic, it's comforting, it's heroic. Rather than freedom, what we want from such women is sacrifice. Ta właśnie matka Polka jest romantyczna, bohaterska, ale także daje nam poczucie komfortu. To, czego sobie życzymy od takiej kobiety, to nie to, żeby miała ona wolność, tylko żeby się poświęciła. I admire various forms of heroism as much as the next person. Podziwiam różne formy heroizmu dokładnie tak samo, jak i inny człowiek, który mógłby tu koło mnie zasiąść. But I'm really looking for new fantasies and myths about cooperation, ability, movement, freedom, change, community. It's a different set of fantasies. Ale też bardzo chętnie śledzę różnego rodzaju fantazje i mity, współpraca, możliwości, wolność, wybór, ruchy. Jest to nowy zestaw mitów. It's quite utopian, I guess. And one thing I think you can criticize about feminism, especially if you come from a post-communist country where there were utopias that turned quite sour, you can say, ugh, you know, what are these utopian, distant, impossible yearnings for different social relations? Jedyną rzeczą, którą można, zwłaszcza w krajach postkomunistycznych, zastosować jako krytykę feminizmu jest to, że jest to utopia. Wy jesteście doświadczeni utopiami, które skończyły się gorzko i możecie powiedzieć, ale po cóż takie żądanie czy takie domaganie się różnych odległych, niewiarygodnych zmian czy możliwości. And because I want to have thoughts about what we could have, this is why this show is so wonderful and important to me. It's not enough to say, I want abortion. It goes without saying. To me, this is just an entry door into freedom. It's important to have practical desires, like fair salaries for women, right to control your own body, etc. But it's more important to have a fantasy of what you think we could be to each other. And it's at that point that feminism becomes interesting. It's not just a collection of issues. It's a set of thoughts, by no means unified, about ways we might do it differently. I dlatego właśnie chcę myśleć tak, jak myślę, o tym, co moglibyśmy mieć, ponieważ jest to bardzo ważne, jeżeli mamy coś komuś pokazać. Nie chodzi o to, że jeżeli chcę aborcję, to będę ją miała. Nie, to są tylko i wyłącznie drzwi do wolności. A chodzi tutaj o rzeczy, które są znacznie bardziej praktyczne i są czymś, czego bardzo sobie życzymy. Na przykład wynagrodzenie, które można byłoby traktować w kategorii bycia fair. Tak samo kontrola naszego własnego ciała. I to są bardzo ważne dla nas fantazje. Bardzo chcę fantazjować sobie na ten temat, kim moglibyśmy być dla siebie nawzajem. I tak naprawdę dopiero tutaj, w tym momencie, feminizm zaczyna być ciekawy, ponieważ odchodzimy od czegoś, co jest tylko i wyłącznie katalogiem różnego rodzaju kwestii, dochodzimy raczej do różnego rodzaju myśli, które oczywiście są bardzo niezunifikowane. Jest to pewna kolekcja, może nawet i postulatów, co mogłybyśmy zrobić inaczej. So I'll finish with in my effort to answer your question with one last image. Again, I'm often asked, aren't feminists against the family? I pozwolę sobie odpowiedzieć na twoje pytanie jeszcze jednym obrazem. Bardzo często zadaje mi się pytanie, ale czy feministki nie są przeciwko rodzinie? Baby murderers, etc. Czy nie są to morderczynie dzieci? No i tak wiecie. In the show, there's a wonderful piece, I don't know if you've seen it yet, where a little girl constructs all these different families of which she's a member. Have you seen it? Nie wiem, czy widzieliście Państwo wystawę, ale jest tutaj taka na niej mała dziewczynka, która tworzy sobie takie rodziny, do których należy. Mama, papa, aunt, dog. Mama, tato, ciocia, pies. Or grandpa, mama, mama's boyfriend, mama's boyfriend's little girl, cat. Albo na przykład dziadek, mama, chłopak mamy, mała córeczka chłopaka mamy i jej kot. I think the fear is about difference. The church is saying again and again in these statements, men and women have to be different. This is the core of righteousness and the right life. Wydaje mi się, że strach tak naprawdę jest tutaj przed różnicą. Kościół mówi, kobieta i mężczyzna muszą być inni, muszą być różni. I to chyba właśnie leży jak najbardziej u podstaw. What I'm saying is that feminism, at least the feminism that I like, wants to maintain the right to difference. Not that men and women are different, but that we all have the right to difference. Different families, different relationships, different qualities, different sexualities. That feminism is also about difference, but expanded into an idea of greater freedom and richness of life. I feminizm, przynajmniej ten feminizm, który lubię, to tak naprawdę prawo do różnorodności i do różnic. Nie to, że musimy być różni, ale mamy prawo do bycia różnym. Różne rodziny, relacje, a różna seksualność, różne jakości w życiu. I te różnice, które niesie ze sobą feminizm, są po prostu poszerzone. To idea większej wolności, idea większego bogactwa. Bardzo dziękuję. Ann Snitow wspomniała o wystawie. Ja też zacznę kolejne pytanie od wspomnienia o wystawie. To, co dla mnie było uderzające w odbiorze tej wystawy, to jest coś, co nazwałbym rodzajem szlachetności, a nawet konserwatyzmu. Już wyjaśniam, o co chodzi. Że miałem wrażenie, że w dużej części tych prac takim dominującym pragnieniem jest takie strasznie stare pragnienie samostanowienia. Jest, właściwie nie idzie nawet o, nazwijmy to, wolność wyboru, ale o determinację do samostanowienia, do czegoś, co można by było nazwać samorządnością, czy po prostu do tego, żeby mieć własną podmiotowość. Jest tam taki dojmujący film Piotra Wysockiego o transseksualiście, który pochodzi z, nazwijmy to, klasy ludowej i jest strasznie zdeterminowany do tego, żeby stać się kobietą. I mam takie pytanie, czy macie wrażenie, że wciąż mamy problem albo że znów mamy problem tutaj w Polsce, a może nie tylko w Polsce, z dopuszczeniem ludzi do tego, żeby samo o sobie stanowili. I że kwestia podmiotowości jest również tym, samostanowienia i podmiotowości jest również tym, czego się boimy lub czego niektórzy boją się w przypadku gender. Ja myślę, że samostanowienie to jest pewna nowość, zwłaszcza na terenie gender. Także ja tutaj nie mówiłabym o konserwatyzmie, tylko o pewnych próbach znalezienia jak gdyby kształtu do tego samostanowienia. Tutaj Ann mówiła dużo o feminizmie. Ja już jak gdyby myślę na poziomie postfeminizmu. Czyli zakładam, że to wszystko, o co feminizm walczył, co było po prostu walką z dramatem wieków, z walką z jedną, można powiedzieć, zbrodni przeciwko ludzkości, jaką było postawienie kobiety przez wieki w takiej sytuacji, w jakiej były. I feminizm tutaj, stosując różne środki, które nie zawsze są zachwycające, w jaki sposób tą sytuację naprawił. Jesteśmy już, można powiedzieć, przynajmniej w świecie zachodnim, okresie po. Jest sytuacja pewnej, można powiedzieć, równości, a w każdym razie kobieta przy pewnej, troszeczkę większej jednak jeszcze ciągle determinacji jest w stanie jak gdyby zapewnić sobie sytuację równoległą. Natomiast nie ma możliwości, żeby takie kłamstwo na temat człowieka, jakie funkcjonowało przez wieki, nie zostawiło w sobie mnóstwa różnej trucizny, różnych cofnięć, różnych lęków, różnych zaniedbań. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że mężczyźni, którzy przez wieki mieli zapewnioną dość wygodną zę, nie bardzo się rozwijali psychicznie. Nie bardzo się rozwijali również emocjonalnie. Cała ta sfera tej takiego detalizowania emocjonalności była przypisana kobietom. To była częściowo również ich broń, jak gdyby w tej takiej podziemnej walce. I to jest dzisiaj pewnego rodzaju polem do wymyślenia sobie podstaw do samostanowienia. Tutaj na przykład jest taka jedna ulubiona moja praca Lubriego na wystawie, dosyć dowcipna i bardzo ironiczna. Ona się znajduje w tym departamencie, który jest jak gdyby przeznaczony dla ludzi dorosłych, ale tu wiele prac jest poza tym departamentem też takich troszeczkę rażących, że tak powiem, uczucia kobiet, które się boją penisa. I tam jest seria zdjęć mężczyzn nagich, którzy na kanapie próbują być tacy kuszący. Przyjmują takie różne pozy, tutaj coś pokazują, coś zakrywają i robią takie jakieś dziwne uśmiechy. I widać, jak bezgranicznie tego nie umieją. Że wszystko, co robią, staje się jak gdyby przeciwko nim. Że zamieniają się w jakieś pokraki, których nikt nigdy nie skonsumuje. Także tutaj jest jak gdyby ten rodzaj takiego cofnienia, oczywiście on jest bardzo ironicznie i symbolicznie tutaj pokazany. Tak samo jest w wielu kobietach pewien lęk wyjścia w sferę abstrakcji, w sferę syntezy. To wyjście poza taki detal codzienności, za który przed wieki odpowiadały. Także tutaj jest te pola do tego, żeby ustalić zasady i wymyślić sposoby takiego szlachetnego samostanowienia. Również jest teraz taka sytuacja dla mężczyzn, bardzo trudna. Mianowicie oni nie ćwiczyli emocji za bardzo. I nagle kobiety im przekazują. My jesteśmy w pewnym sensie, w pewnych relacjach z mężczyznami jesteśmy ekspertami emocjonalnymi. Bardzo łatwo nimi zawładnąć na tym polu. Bardzo łatwo ich w jakiś sposób sprowadzić do dość wysokiej bezradności. I z tym problemem w wielu miejscach się można zetknąć. Mężczyźni stają się jak gdyby troszeczkę wypłoszeni w pewnych momentach. Ja nie wiem, być może ja jestem troszeczkę promęska, bym powiedziała, więc dlatego tutaj może być też trochę takiej niesprawiedliwości, ale uważam, że kobiety za bardzo jednak jeszcze są cofnięte w kobiecość. Poza tym ta sytuacja genderowa, która oparta była na grze religii, ona spowodowała jedną rzecz, która jest też dla nas bardzo trudna i też jest tą ciągłą zaległością. Znaczy ona za bardzo zróżnicowała płci. My jesteśmy jednak bliżej siebie jako ludzie, a zdecydowanie sztucznie za daleko jako płci. I ten sztuczny dystans, który jak gdyby obie strony w różnych kierunkach ciągnęły, to koniecznie trzeba zakopać. I to jest jak gdyby też również pewne pole do wyczyszczenia przed tym jak gdyby takim ostatecznym ludzkim samostanowieniem. Nie płciowym, tylko ludzkim samostanowieniem. I to wszystko jest właśnie tym takim podstawowym obszarem gender na bazie, mówimy tutaj wyłącznie o tych płciach takich tak zwanych wyraźnych i jak to mówią w Kościele związanych z naturą, a nie płciach, które są jak gdyby płcią kulturową i czy homoseksualną, bo tutaj są już jak gdyby jeszcze większe komplikacje do przekroczenia, żeby to samostanowienie miało pełną czystość, żeby nie miało lęku, żeby nie miało cofnięcia, żeby nie miało wyrzutów sumienia, żeby nie miało czegokolwiek, co jest wynikiem tej trucizny, jaka jest przekazana przez gender sztuczny i gender religijny. I have a few thoughts about that. No to na ten temat parę myśli to mam. We've been arguing for years about whether or not feminism is a thing of the past. Od lat już sprzeczamy się na ten temat, czy przypadkiem feminizm nie jest kwestią, która należy do przyszłości. Obviously, since I put both feet in the ring here, I have no intention of seeing feminism as the past. Oczywiście, skoro stanęłam na tym ringu obydwoma stopami, nie mam najmniejszego zamiaru postrzegania feminizmu jako czegoś, co należy do przyszłości. But I love the description that Masha gives of how the two stereotype personalities of men and women work together, the complementarity. Ale bardzo podoba mi się ten opis Maszy komplementarności między tymi dwoma stereotypami seksualnymi mężczyzn i kobiet. When you get a chance to read her essay, you'll see it laid out in a beautiful and complex way. But just briefly, she's describing the different personality structure of people who are dependent and afraid. The completely different shape that people take when they're in that position. W tym eseju, który mam nadzieję Państwo będziecie mieli szansę przeczytać, Masza bardzo pięknie, choć w sposób skomplikowany, wyraża, nawet pokrótce, pewną strukturę. Opisuje te osoby, które wciąż się boją. Jest to naprawdę inny kształt. One question she raises is, at what point do you become responsible for the structure into which you have been tortured? I w pewnym momencie pojawia się u niej takie pytanie, kiedy stajesz się odpowiedzialny czy odpowiedzialna za tę strukturę, w którą cię wmęczono? I love this question because it raises this problem of the degree to which women wish to be named as victims. I uwielbiam to pytanie, ponieważ ono zwraca się ku temu stopniowi, w jakim kobiety życzą sobie być traktowane jako ofiary. This is a huge debate now in the United States. W Stanach Zjednoczonych na ten temat teraz toczy się gigantyczna debata. There are the people who say, I've been traumatized. Don't even talk to me. I'm so traumatized. Nawet ze mną nie rozmawiaj. Są Amerykanie, którzy tak mówią, nawet nie próbuj do mnie o tym gadać, ponieważ czuję taką traumę na ten temat. And other feminists who say, come on girls, toughen up. We have to work on this now. We can't just play the role of the injured party. Inne feministki natomiast mówią, słuchajcie dziewczyny, musimy teraz być twardsze. Nie możemy cały czas odgrywać roli tej skrzywdzonej strony. The fight is taking a very specific form now in the United States about trigger warnings. Trigger warnings. Trigger warnings. Ah, how to translate trigger warnings. Walka w Stanach Zjednoczonych przybiera w tym momencie nowy, ciekawy kształt. Są to tak zwane trigger warnings. Trigger, single, warning, ostrzeżenie. What is a trigger warning? Some students have demanded that professors write on their syllabi if there's something upsetting in the readings that might remind them of traumatic experience. O co tutaj chodzi? Czasami w harmonogramie, w programie nauczania, przy liście lektur profesorowie piszą, jeżeli w tym materiale znajduje się coś takiego, co przypomni ci jakieś traumatyczne doświadczenia. And in some ways this makes a lot of sense because finally people are talking about the hidden injuries, the daily injuries of a female past. I to jest coś, co naprawdę działa, ponieważ w jakiś sposób ci ludzie wtedy zaczynają mówić o tych krzywdach ukrytych, krzywdach przeszłości kobiet. And particularly if when people are trans or in general have an identity of queer that is not firmly defined. I jeżeli mamy do czynienia z tożsamością typu queer, która na dodatek nie jest jeszcze silnie zdefiniowana, the possibilities for being mistreated, misunderstood and hurt are really many. A jest bardzo dużo możliwości, że zostaniemy źle potraktowani, źle zrozumiani, naprawdę wiele. There's a discussion now of something called microaggressions. W tym momencie mówi się bardzo wiele na temat tak zwanych mikroagresji. Where small things that happen between people symbolize big problems and pain. Gdzie niewielkie rzeczy, do których dochodzi między ludźmi, stają się symbolami poważnych problemów i bólu. On the other side of this debate are the people against putting trigger warnings in their syllabi. Po drugiej stronie tego sporu są ludzie, którzy zdecydowali się do swoich programów nie wpisywać tych właśnie triggered warnings, czyli ostrzeżeń, które czymś są poruszone, wywołane. Why should we expect to be comfortable? Why should we expect to be safe? There is no safe space. Dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że będzie komfortowo? Dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że będzie bezpiecznie? Nie ma czegoś takiego jak przestrzeń bezpieczna. We can't be protected. We have to actually fight. Nie da się nas chronić, musimy po prostu walczyć. So that's how that debate is going now, and it's very hot. I tak właśnie w tym momencie trwa ta debata. Jest to debata, która jest naprawdę bardzo aktualna. Every single professor, particularly in gender studies, but in some other fields as well. Każdy profesor, oczywiście zwłaszcza w ramach gender studies, ale także i w różnych innych obszarach, is either putting trigger warnings in their syllabi, albo umieszcza tego typu ostrzeżenia w swoim programie nauczania, or writing in their syllabi why they don't do that. Ewentualnie pisze, dlaczego tego typu ostrzeżeń nie umieszcza. So Masha's question about the moment when you take this damage and what do you do with it? At what point do you become an actor in spite of it is a very difficult question to answer. I dlatego pytanie Maszy, co robimy z tą raną, kiedy radzimy sobie z nią tak, że stajemy się aktorem lub jesteśmy poza tym graniem, jest faktycznie bardzo ważnym pytaniem. I consider it an open question. I don't like things like this to close down too fast. I uznaję, że jest to pytanie otwarte, dlatego że naprawdę bardzo nie lubię, jeżeli tego typu sprawy zamknie się zbyt szybko. And in the show, what you see is people at different stages of confidence, embarrassment, experimentation, play. It really is a show about issues and problems in motion. And this is one of the many reasons I think it's so wonderful. I ta wystawa, którą Państwo macie okazję oglądać w tym budynku, to wystawa, która pokazuje ludzi, którzy wciąż są zaembarasowani, zacukani, niepewni, brakuje im tej pewności, choć eksperymentują i bawią się. Wystawa według mnie pokazuje właśnie te problemy, te kwestie w ruchu i dlatego według mnie jest aż tak wspaniała. Ja chciałam wrócić do tego pytania mojego, które tutaj Ann przywołała, ponieważ ona w pewnym sensie jest wzorcem do tego pytania. Bo pytanie mniej więcej brzmi tak, od którego momentu osoba, która była ofiarą, bierze odpowiedzialność za kształt, który został jej narzucony. W którym momencie już przestaje mieć prawo do jak gdyby wzdychania, że jest skrzywdzona, a w którym momencie musi wziąć w swoje ręce to, co jest tą krzywdą i w jaki sposób dostosować ją do swojego takiego istnienia godnego. I tutaj Ann, która, ja nigdy nie byłam specjalnie zaangażowana w feminizm, ponieważ nie jestem człowiekiem, który umie przybierać tony walczące. Ja mam raczej takie tony, które są tonami, że tak powiem, wewnętrznej prawdy, żeby to było zbyt patetycznie, natomiast nie walczę. I przyglądałam się Ann, która jest dla mnie bardzo intrygującą osobowością. Ona jest na tym polu walki od samego początku. W Ameryce to pole było dość mocne. Tam rzeczywiście i mężczyźni, i kobiety dość mocno używali tych argumentów. Tam rzeczywiście była walka taka i znam wiele feministek, po których widać to, że wzeszły z pola walki. Mają zaciśnięte zęby i takie zacięte twarze. To jest walka, nie jest, że tak powiem, bez konsekwencji i ona zawsze gdzieś zostaje. Natomiast Ann została jak taki... zachowuje się jak coś, co nigdy w życiu nie było skrzywdzone, na nikogo się nie pogniewało, nigdy nie była w jakiś sposób zacięta, zawsze próbowała wszystkich zrozumieć, zawsze miała tą wewnętrzną godność, zawsze była na pierwszym froncie. Pierwszy raz w życiu byłam na demonstracji politycznej, ona mnie wzięła w Nowym Jorku na marsz pierwszomajowy. Także niosłam transparenty na temat tolerancji i tutaj... Także tutaj Ann mnie do tego przekonała, ponieważ walka w jej wykonaniu jest wzbogaceniem, a nie stratą. Nie jest naruszeniem kształtu. Także ona jest wzorcem do tego pytania, ponieważ można być w jakiś sposób ofiarą i cały czas funkcjonować w tym takim naprawionym, wzbogaconym kształcie. Dobrze, wyczułaś to pytanie. Oh my goodness. O rany. Oh my. O rany. Kłócimy od 23 lat na temat feminizmu. That's right. Z tym się zgadzam. We've been quarreling about feminism for 23 years. Od 23 lat kłócimy się na temat feminizmu. And it's interesting about this question fight. I would like it to be possible for feminists to have very different temperaments. You know? I jest to naprawdę ciekawe, ta kwestia tego pytania i kwestia walki. A to, co ja bym tak naprawdę chciała, to żeby feministki miały bardzo różne temperamenty. You know, this image of the fighting woman. To nie jest temperament, to jest jakość. It's quality, not temperament. A ten obraz kobiety walczącej. There are many different entry points to feminism. Było bardzo dużo punktów, z których przechodzono, których wchodzono w feminizm. I jest to jedna z tych rzeczy, dla których feminizm mi się aż tak bardzo podoba. Next year I'm going to be teaching a course about the aesthetics of politics. Za rok będę prowadzić kurs na temat estetyki polityki. Which I hope to discuss at some length with both of you. I mam nadzieję, że w dość długich rozmowach z wami przedyskutuję ten kurs obydwojgiem. And this is just what we're working on. I'm team teaching it with a political scientist, and we're working on recognizing the aesthetics of resistance and the wide range that it can have. I jest to coś, nad czym pracujemy z ekspertem od nauk politycznych, by rozpoznać, przeanalizować estetykę walki i estetykę polityki i jaki wpływ mogą mieć. The show is very radical because it interrupts stereotypes again and again. Wystawa jest bardzo radykalna, ponieważ raz za razem przerywa stereotypy. Sometimes it's just reversals. You know. Czasem je po prostu odwraca. The man dresses as a woman. Facet ubiera się jak kobieta. But other times it's much more murky and complicated than that. Ale w innych przypadkach jest to wszystko znacznie bardziej skomplikowane i rozmyte, nie jest aż tak proste. How is a man supposed to behave if he doesn't behave in that old way? Pytanie, jak mężczyzna ma się zachowywać, jeżeli nie będzie się zachowywał w ten sposób stary. I gave a lecture 2 days ago at the Jagiellonian. 2 dni temu miałam wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. And a very simpatico man asked is it possible to be a male feminist? And how does one do it? I bardzo sympatyczny pan podszedł do mnie, zapytał, przepraszam bardzo, czy można być męską feministką i jak się do tego podchodzi? Great question. Super pytanie. If I had a simple answer to that, it would be really marvelous. I gdybym miała na nie bardzo prostą odpowiedź, to byłoby naprawdę fantastycznie. But I do have a lot of ideas about it. Ale mam na ten temat... How are you holding up? Are you okay? Yeah. His strength is the strength of 10. It has something to do with sharing freedom. I really think that men can be feminists, need to be feminists, should work towards figuring out what that means to them, find a style for their feminism that works for them. Jak do tego podejść? Tak naprawdę uważam, że chodzi o dzielenie się wolnością. Czy mężczyzna może być feministą? Czy potrzebuje być feministą? Powinien tak pracować, dopracować się swojego sposobu dochodzenia do odpowiedzi na te pytania i dochodzenia do tego. Powinien stworzyć swój własny styl feminizmu. I would, to people's surprise, I said that I would definitely vote for a man who'd thought through feminist ideas and was interested and embodied them much faster than I would vote for a woman who hadn't given a single thought to the questions of feminism. That I would vote for the man who'd thought about it over the woman every time. I bardzo często ludzi zaskakuje, kiedy mówię, że na pewno oddałabym swój głos na mężczyznę, który przemyślał ideę feminizmu i wciela je w życie, niż na kobietę, która w ogóle nie poświęca im czasu. But Anne, they say, you have to vote for the woman. Mówią, Anne, ale ty musisz głosować na kobietę. No, I don't believe in gender. I'm completely skeptical about gender. I do not have to vote for the woman. Nie muszę, nie wierzę w gender, jestem gender sceptyczką i nie będę głosować na kobietę. The point is to think about greater freedom and flexibility and justice and acceptance and not you know, only the person with the vagina. Anyway, lots of men I know have vaginas now, and lots of women I know now have penises, so it's over. I tak naprawdę to, o co tutaj chodzi, to wybór większej wolności, większej elastyczności, akceptacji oraz sprawiedliwości. Nie chodzi tylko o to, by głosować na waginę. Tym bardziej, że mnóstwo kobiet, które znam, waginy już nie ma, a mnóstwo mężczyzn, których kiedyś znam, ma penisa. Chciałem jeszcze zapytać cię, Ann, ponieważ wspominałaś o sytuacji w Ameryce, również Masza Potocka się powołała na Amerykę. Mam wrażenie, że w Polsce w tej chwili jesteśmy gdzieś w połowie tego sporu. Zabieramy w tym sporze głos, bądź to przez organizowanie wystaw, przez wydawanie książek, czy po prostu przez bycie w tym sporze na wiele innych sposobów. Czy mogłabyś opowiedzieć coś o sporze wokół gender studies w Stanach Zjednoczonych? Czy ten spór, czy on się odbył, w jakiej odbył się temperaturze, w jakim miejscu znajduje się w tej chwili, jacy byli najgorętsi protagoniści w tymże sporze? You know, we now have over 1,000 women's studies programs in the United States. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych jest prowadzonych przeszło 1000 programów z dziedziny women's studies. It's sort of extraordinary. It's 40 years of development. Jest to coś naprawdę nadzwyczajnego. Takie zmiany zajęły 40 lat. So if I'm looking at the glass half full, Więc kiedy patrzę na szklankę, jest ona w połowie pełna. There are many, many opportunities for students to hear about feminism and to think about theoretical and practical questions about gender. Studenci mają bardzo dużo szans, by na ten temat słyszeć i by rozmawiać na kwestie praktyczne i teoretyczne związane z genderem. But glass half empty. Ale szklanka w połowie pusta. Many of these programs are weak and financially poor. Wiele z tych programów jest po prostu słabych i do tego niedofinansowanych. In my university, it took me many years to establish the program in the first place. Na moim uniwersytecie stworzenie takiego programu po pierwsze zajęło mi bardzo dużo czasu. Then a bunch of happy liberal men canceled it. Potem pojawiła się banda zadowolonych z siebie facetów, liberalnie nastawionych oczywiście, i program skasowała. And then I went into my tent and sulked for 2 or 3 years. A potem wróciłam sobie do swojego akwarium i tam namakałam przez kolejne 2 czy 3 lata. Then I came out and I noticed that my students didn't know anything about feminism. Potem stamtąd wyszłam i zauważyłam, że moi studenci nie mają zielonego pojęcia na temat feminizmu. This is what I'm arguing with Masha about. Feminism can disappear very quickly under certain circumstances. I tutaj spieramy się z Maszą. Uważam, że feminizm potrafi bardzo szybko zniknąć w pewnych okolicznościach. And I realized I had to start all over again. I zdałem sobie sprawę, że muszę zaczynać jeszcze raz i to od początku. And in this liberal institution in New York City. I w tej bardzo liberalnej instytucji na terenie miasta Nowy Jork. It took me 6 years to get the program back again. Wprowadzenie na powrót tego programu zajęło mi całe 6 lat. Resistance was not the resistance like you're fighting the church. It was quite much more subtle and in some ways harder to confront. Opór był zupełnie inny niż na przykład walka z Kościołem. Opór był znacznie bardziej subtelny, a co za tym idzie, znacznie trudniej było doprowadzić do konfrontacji. Oh, feminism's over already. It's passé. Feminizm się skończył, jest passé. Feminism should be joined with other things. We don't need to think about it about gender as a separate category. A feminizm należy z czymś jeszcze połączyć. Nie powinniśmy myśleć o genderze jako o osobnej kategorii. It's so unsophisticated. A jest to tak bardzo mało skomplikowane. So it took a long time, and many of the programs face contradictions like that and struggles like that inside their own institutions. I jest bardzo dużo programów nauczania, które właśnie na tego typu przeszkody natrafiają, i to w obrębie tych instytucji, w których są wykładane. I think the most interesting controversy is between activism and academic work. Wydaje mi się, że tutaj najciekawszą kontrowersją jest ta między aktywnością a działaniami akademickimi, uniwersyteckimi. I actually think the distinction is worthwhile. I wydaje mi się, że ten podział, to rozróżnienie naprawdę warte jest czegoś. I think activists have a certain way of entering a situation that may really be substantially different from the way scholars and theorists do. Aktywiści mają naprawdę swój sposób na to, żeby wejść w jakieś zagadnienie w sposób zupełnie inny niż robią to ludzie związani z uniwersytetem czy z nauczaniem na nim. I value the tension between. I naprawdę dużą wartość przywiązuje do spięcia, do napięcia między tymi dwoma obszarami. But this debate goes on and on. Ale cóż, debata trwa. Chciałbym za chwilę również Państwa zaprosić do rozmowy, ale zanim to zrobię, chcę podjąć jeszcze jeden, myślę, istotny wątek, ponieważ sporo prac na wystawie dotyczy indywidualnego indywidualnych procesów tożsamościowych lub też indywidualnego radzenia sobie z tym, co uznajemy za płeć kulturową, za kwestie tożsamościowo-seksualne. I wydaje mi się, że jedno z największych nieporozumień dotyczących kwestii gender związane jest z przekonaniem o tym, że oddziałuje ona na rozbicie wspólnoty. Tymczasem, jak zresztą Ann Snitow powiedziała dużo wcześniej, wydaje się, że jest to w dużej mierze poszukiwanie nowych mitów wspólnoty, współpracy i zmiany. Masza Potocka, kiedy rozmawialiśmy o kwestii samostanowienia, użyła takiego określenia szlachetne samostanowienie. I wydaje mi się, od razu mi się ułożył taki rodzaj konstrukcji, która mówiłaby o tym, że ten głos w sprawie samostanowienia, jaki zabiera się również poprzez tę wystawę, który zabiera się, że on prowadzi poprzez przekroczenia, niekiedy traumy, ku temu, co byłoby takim szlachetnym samostanowieniem i ku pewnej wspólnocie przyszłości. I chciałbym zapytać was o tę wspólnotę właśnie. Jeżeli zgadzacie się, że kwestia gender jest kwestią nie rozbicia wspólnoty, lecz nowego wspólnotowego mitu, o jakiej wspólnocie byśmy mówili. Mówię o tym również a propos pary artystek Ewy i Adele, które mówią wprost o kwestii przyszłości. Futuring. O jakiej wspólnocie mówimy w przyszłości? Ja nie mówiłam o żadnej. Ja mówiłam tylko, że pewnym takim celem, jeżeli chodzi o to gender najprostsze, czyli kobieta, mężczyzna, jest doprowadzenie do pewnego, jak gdyby, wspólnego poczucia człowieczeństwa. Żeby jednak tutaj nie myśleć o sobie, jestem kobietą, jestem mężczyzną, jestem człowiekiem. To jest ważniejsze. Natomiast to są następne poziomy. Jestem blondynką, jestem brunetem i tak dalej, i tak dalej. To są już dodatkowe rzeczy, które... Natomiast tutaj zacząłeś o tym w ogóle komplikacji wokół gender. Tutaj się zdarzyła przy wywołaniu tego terminu do odpowiedzi. I jest to trochę w pewnym sensie nieszczęśliwy moment. I tutaj ja się zgadzam z Ann, że feminizm rzeczywiście nie dokończył swojej pracy, ponieważ nie dokończył tego naprawiania stosunków między kobietą i mężczyzną. To jest pierwszy, ten najprostszy, taki historyczny poziom gender. Ale pojawił się drugi. Pojawił się gender związany z odmiennością seksualną niż ta, która jest pomiędzy kobietą i mężczyzną. I tutaj jest jak gdyby... Ten pierwszy gender straszy się tym drugim, ponieważ ten drugi jest jeszcze za trudny dla nas. Jeszcze pamiętajmy, 50 lat temu homoseksualizm był przestępstwem. Jeszcze ludzie szli do więzienia za homoseksualizm. Także tutaj jest ten rodzaj oporu przeciwko uznaniem czegoś, co przez psychologów zostało uznane za naturę. Tak samo ludzie heteroseksualni i homoseksualni są równi, jeżeli chodzi o naturę. Tutaj nie ma żadnego czegoś takiego, jak natura jest związana z prokreacją. Tutaj jest naturalność w obu pozycjach. Homoseksualista jest tak samo naturalny jak heteroseksualista. Nie ma, ale społecznie tutaj sytuacja jest bardzo jeszcze, że tak powiem, cofnięta w tym uznaniu. W Kościele w ogóle jej nie ma, bo Kościół używa argumentu natury. Następnie wszelkiego rodzaju problemy z tożsamością seksualną, z akceptacją swojej płci są traktowane jako absurdalna fanaberia, jako pewien rodzaj absurdalnej perwersji. Komuś się zachciewa mieć jakieś loki, albo mieć penisa, albo nie mieć, albo mieć... Tak dalej. I to jest traktowane jako pewien rodzaj takiego wybryku, który gdzieś ktoś pozwolił, gdzieś ktoś wypuścił za dużo tą wolność w stosunku do społeczeństwa i nagle ludziom się zachciewa Bóg wie czego, być Bóg wie czym. I tutaj jest ta druga płaszczyzna gender, dużo bardziej, że tak powiem, taka opatrzona perwersją, podnieceniem, złymi jakimiś takimi emocjami, takim ślinieniem się absurdalnym i tak dalej. I tutaj one się spotkały, jak gdyby tutaj z jednej strony dominacja, to, że kobieta staje się równa mężczyźnie na terenie rodziny, zostało w pewnym sensie trochę skażone przez tamte rozmowy. I to zostało połączone w złą całość. A to są dwa różne tereny. My w tej chwili rozmawiamy o tym małżeństwa, związki partnerskie. Ja jestem absolutnym wrogiem związków partnerskich. Uważam, że to jest pewien rodzaj hipokryzji. Jeżeli uznaliśmy, że osoby homoseksualne i heteroseksualne są równe w naturalności, mają mieć te same prawa, mają mieć śluby, adopcje i śluby kościelne, jeżeli się deklarują jako wierzący. I to jest coś, co nawet w rozmowie z osobą tolerancyjną, z osobą, która w jakiś sposób, to już jest za dużo. Ach, związki partnerskie, okej, jesteśmy w stanie uznać, ale co, ślub kościelny dla facetów? I to wszystko idzie dalej. Dlaczego kobieta w katolickim kościele nie może być biskupem? Dlatego, że ma menstruację? I może krwawić przy ołtarzu, no jakieś takie kompletne absurdy. Ale to wszystko jest tak głęboko i gender jest skażony tymi takimi pokładami, o których się nie mówi. I jeszcze na dodatek składa się właśnie z tych dwóch członów, kobieta i mężczyzna i cała reszta. Step by step. Krok po kroku. A perfect example is that you could get marriage for homosexuals in Ireland, where they don't have abortion. I idealnym przykładem na to jest fakt, że w tej chwili można mieć homoseksualny ślub w Irlandii, gdzie nie mogą zgodzić się na aborcję. It fascinated me. I like your list, you know, of the things that, you know, have to happen. Mnie się to naprawdę spodobało, zafascynowało. Podoba mi się twoja lista tych rzeczy, które mają się stać, do których ma dojść. How could you have a society-wide debate about homosexual marriage, gay and lesbian marriage, and not have it linked to the fact that women don't have the right to control their fertility? How could you even have such a thing happen? Jak może dojść do czegoś takiego, że mamy w kraju dyskusję, która kończy się tym, że możemy mieć śluby gejów, śluby lesbijek, natomiast kobieta nie może kontrolować swojej płodności? A lot of us feminists in New York have tried to theorize this. How could such a thing happen? Wiele z nas, nowojorskich feministek, próbowało teoretyzować na ten temat, jak w ogóle do czegoś takiego może dojść. Marriage, including a church wedding with white, pure white. Małżeństwo, włącznie ze ślubami kościelnymi w bieli, nawet podwójnej bieli, is what we endlessly call in American politics family values. Jest tym, co my w amerykańskiej polityce przynajmniej wciąż zaliczamy do wartości rodzinnych. Oh, wonderful. The poor things are joining the psychodrama of the heterosexual family. No, wszystko super. Te biedactwa w tym momencie przyłączają się do psychodramy rodziny heteroseksualnej. Dobra robota. And at the same time, abortion is seen as very threatening. The breaking of the family, the separation of sexuality and reproduction, all kinds of things that are very frightening and that go right in the face of the Catholic Church. And these two things are happening on parallel tracks. A z drugiej strony coś takiego jak aborcja jest postrzegane jako zło, jako coś, co oddziela seksualność od reprodukcji i jest sprzeciwem wobec Kościoła katolickiego. I te dwie rzeczy, proszę Państwa, dzieją się absolutnie równolegle. One last thing about what Masha was saying. Are women people? Ostatni komentarz do tego, co mówiła Masha. Czy kobiety to ludzie? I think it's very hard to actually think that. I wydaje mi się, że naprawdę bardzo trudno jest myśleć w taki sposób. My mentor, Dorothy Dinnerstein. Moja mentorka, Dorothy Dinnerstein. I recommend her great book to you, The Mermaid and the Minotaur. A polecam bardzo jej książkę The Mermaid and the Minotaur, czyli Syrena i Minotaur. Argues that it's very hard for us to see women as separate, autonomous selves. Twierdzi, że bardzo trudno nam jest postrzegać kobiety jako oddzielne i autonomiczne istoty. We meet them when we're completely dependent on them and when they seem to be continuous with ourselves. I wydaje się, że spotykamy je wtedy, kiedy jesteśmy od nich zależne i wydaje nam się, że tworzą one z nami pewne kontinuum. And we never quite get over that idea that when we cry, she should be there for us. Nigdy jakoś nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą koncepcją, że kiedykolwiek płaczemy, to ta kobieta powinna tam przy nas, dla nas być. One reason I love the piece in the show where the man is giving the baby milk. Nursing the baby. Dlaczego bardzo podoba mi się ten fotogram, gdzie mężczyzna karmi, gdzie daje dziecku mleko. Adam Rzepecki. Yeah. Adam Rzepecki. It breaks a fundamental taboo. Ponieważ tutaj dochodzi do przełamania takiego naprawdę podstawowego tabu. Men can take care of us from the moment of birth. Mężczyzna może się nami zająć od momentu narodzin. And then we have to grow up and realize that both men and women are separate from ourselves. There's no alternative. A potem musimy sobie zdać sprawę z tego, że mężczyzna i kobieta są od nas oderwani i nie ma alternatywy. So the separate autonomous being of women is a big hurdle psychologically for us all. I dlatego dla nas wszystkich kobieta jako ten byt niezależny i autonomiczny jest naprawdę wysoko postawioną poprzeczką. I like your phrase, a shared sense of humanity. I bardzo podobało mi się to, co mówisz o tym, że dzielimy to poczucie bycia człowiekiem. Yeah. To me that would be an amazing shift. In the asymmetry between men and women. Dla mnie to dopiero byłoby naprawdę zaskakującym przesunięciem, zaskakującą zmianą w tej asymetrii między kobietą a mężczyzną. Ja tylko odniosę się jeszcze z krótkim komentarzem do tej pracy, którą Ann przywołała, pracy Adama Rzepeckiego, która była jedną w takich prawicowych komentarzach i prawicowych mediach była jedną z takich prac atakowanych jako perwersja, jako przekroczenie dobrego smaku, że mężczyzna karmi, podaje sutek swojej córce, ale na wystawie pojawia się jeszcze bardziej ekstremalna praca, której obie mają jeden ciekawy aspekt. Mężczyźni nam zazdroszczą tego, że możemy karmić i rodzić. Są dwie takie prace, ale ta zazdrość nie wynika z prostej zazdrości, wynika z tego, że myśmy im narzucili wrażliwość, której nie mieli. I to jest w pewnym sensie, że jak gdyby mężczyzna został emocjonalnie zmanipulowany, także zaczyna pożądać doświadczeń, które kobieta ma, a które dla niego z powodów biologicznych są niedostępne, aczkolwiek Ann powiedziała mi, że w Ameryce jednak potrafią doprowadzić do tego, że mężczyzna miał laktację. In America, yeah. W Ameryce. Pytania i komentarze od Państwa. Ja jeszcze mam w zanadrzu parę tematów, ale to jest z pewnością ten moment, kiedy należy się zwrócić w Państwa stronę. Czy są jakieś pytania, komentarze do dotychczasowego przebiegu rozmowy? Myśli. Więc mam pytanie, mam pytanie odnośnie do Pani ostatniej myśli, bo nie do końca zrozumiałam, bo użyła Pani sformułowania, że mężczyźni są zazdrośni, a potem Pani przeskoczyła do takiego stwierdzenia, że chodzi o to, że zostali zmanipulowani do odczuwania emocji czy uczuć, które posiadają kobiety i zaczęli zazdrościć nam tego, że możemy dawać życie czy karmić dzieci, więc z tą zazdrością jeszcze raz, gdybym mogła prosić, bo nie do końca było to dla mnie jasne, tak jakby taki przeskok troszeczkę myślowy. Zazdrość ma oczywiście kilka odmian. Tutaj chodzi o zazdrość taką jak pragnienie odczuwania czegoś, co ktoś inny potrafi odczuwać. Karmienie dziecka piersią jest takim największą i najbliższą intymnością, jaką ma się z dzieckiem. Mężczyźnie jest to zupełnie niedostępne, natomiast w jakiś sposób oni już czują, moim zdaniem, pewne emocje, które kobiety mają ze źródeł dla nich niedostępnych i stąd się chyba bierze. Także to jest ta dobra zazdrość, to nie jest zła zazdrość, to nie jest zazdrość negatywna, tylko pozytywna, taka polegająca na tym, żeby w jakiś sposób rozszerzyć zakres swoich doświadczeń. No a Anelan wypycha sobie brzuch i próbuje urodzić dziecko. To już jest taki maksymalna próba utożsamienia się z niedostępnymi emocjami. Tutaj, to oczywiście ja tutaj nie będę się wymądrzać, ponieważ to jest wielkie pole dla psychologów. W jaki sposób na zachowanie czy na pewne próby symulowania wpływa rozszerzanie emocji dotyczące pewnych tematów. Jednak w dawnych czasach mężczyzna często nie widział dziecka do 10 roku życia, dzieci umierały, więc nikt go nie chciał obciążać czymś takim jak niepewne inwestowanie uczuć. On widział dziecko, które było już zdecydowanie wyrośnięte i w jakiś sposób bezpieczne. I tutaj nagle zostaje prawie matką. Od samego początku rodzi to dziecko. Ja podejrzewam, że jest trudniej urodzić patrząc na poród niż wykonując poród. Także tutaj jest niesamowite. Ten eksperyment na emocjonalności męskiej, który wykonujemy, jest naprawdę bardzo drastyczny. Yeah. Can you say more about these trigger warnings and microaggression? Yes, it's such a big discussion in the United States. You can find it easily online. An article about this by Jack Halberstam has 1,000 comments. You know, so you can read this stuff if you want. But I'll say something more. Pytanie było o trigger warnings i o mikroagresję. Bardzo dużo materiału na ten temat można znaleźć w internecie. Artykuł Jacka Halberstana ma 1000 komentarzy, ale oczywiście powiem sama teraz parę słów na ten temat. The big discussion, the larger discussion now is about care, taking care. In America, the care industry is in terrible trouble. Ta wielka, tak naprawdę szersza dyskusja dotyczy w tej chwili w Stanach opieki. W Stanach opieka przeżywa naprawdę bardzo trudny czas. And I hear the same thing is happening here. I heard from Christina Slani at my last lecture that old people are committing suicide. No family, no support. I słyszę, że tutaj w Polsce też jest ten problem. Na ostatnim wykładzie słyszałam, że osoby starsze w Polsce popełniają samobójstwa, nie mają pieniędzy, nie mają nic. So who's going to care for whom is totally contested in the United States, where social services are very poor. To, kto kim będzie się opiekował, jest w tym momencie bardzo silnie podważane w Stanach Zjednoczonych, gdzie opieka społeczna jest na bardzo marnym poziomie. So the question of empathy, are you going to just take care of yourself and your, you know, or are you going to take care of others in your family, and then others in your community, and then others in terms of public policy? All those steps are very contested. I teraz dochodzimy do kwestii empatii. Czy będziesz opiekował się sam sobą? Czy będziesz opiekował się resztą swojej rodziny również? Czy będziesz również opiekował się resztą społeczności? A czy będziesz również opiekował się tym, co widzisz w polityce publicznej? I jest bardzo dużo kontestacji, bardzo często podważa się wszystkie te podejścia, wszystkie te pozycje. This is a personal opinion, and I don't know if other US feminists would agree with me. But I think the trigger warning stuff is about a feeling of fear and damage and insecurity in general. I to jest oczywiście moje prywatne stanowisko i nie jestem w stanie powiedzieć, czy są inne amerykańskie feministki, które je podzielają, ale uważam, że ta kwestia z trigger warnings, czyli z tymi ostrzeżeniami, to jest taka bardzo kwestia ogólna, związana z takimi rzeczami jak niepewność, strach i szkody. Who's gonna care about me? I'm a trans and everybody rejects a trans in public space. A kto się mną zaopiekuje? Jestem transem, a przecież w przestrzeni publicznej wszyscy transów odrzucają. Will I ever get a job? Czy kiedykolwiek dostanę pracę? Where is empathy in this society I'm living in? Gdzie empatia w tym środowisku, w tym społeczeństwie, w którym żyję? Neoliberalism in the United States is a pretty brutal reign of cruelty. Neoliberalizm w Stanach Zjednoczonych to jest tak naprawdę dość brutalny rząd okrucieństwa. So I sympathize with the people who want to be cared for and protected. I dlatego moja sympatia jest po stronie tych ludzi, którzy chcą, by nimi się opiekować i by posiadać ochronę. I just have a different strategy for how to address that feeling of fragility and fear. Po prostu mam inną strategię tego, jak podejść do takiego poczucia strachu i bycia delikatnym, narażonym. Bardzo proszę. Być może jeszcze ktoś będzie miał pytanie w mniej oficjalnych warunkach. Na zakończenie naszego spotkania chciałem poprosić w jakimś sensie rodzaj podsumowania, to znaczy o odpowiedź na pytanie, z czym z tego spotkania wychodzimy. Oczywiście, jeżeli Masza Potocka i Ann Snitow zechciałyby wygłosić takie podsumowanie od siebie. Ja chciałem powiedzieć, że wychodzę z tego spotkania z czymś takim, że kiedy przygotowywałem się do odbycia tej rozmowy, kiedy oglądałem wystawę i sięgałem po materiały z wojny o gender, których jest bardzo dużo od połowy 2013 roku, czyli wypowiedzi na temat ideologii gender, na temat gender studies, tak zwanej ideologii gender studies, ale również na temat feminizmu, środowisk liberalnych, liberalno-lewicowych, środowisk postępowych, miałem wrażenie, że padają tam bardzo ostre określenia, bardzo brutalne, bardzo momentami nawet brunatne. Tymczasem te słowa, z którymi ja wychodzę z tego spotkania bądź co bądź z ludźmi, którzy, jak się wydaje, no, są w pierwszym froncie po prostu rozbijania społeczeństwa poprzez ideologię gender. Te słowa są następujące. To jest empatia, to jest opieka, to jest szlachetne samostanowienie, to jest prawo do różnicy, wspólne poczucie człowieczeństwa, dzielenie się wolnością. Wspaniałe słowa kończące. Nie, tego się nie da podsumować, ponieważ tutaj wszystko zostało otwarte, nic nie daje, nie daje podstaw do syntezy. Jedno wydaje mi się pewne. Gender to jest przejściówka. I to musi zniknąć jako termin. To jest pewien etap naprawy. Oczywiście. No dobrze, no wobec tego zamknijmy tymi słowami, a ja bardzo dziękuję za to, że Państwo przyszliście. Dziękuję również.